Dzień dobry bardzo, zaspana Orcia wita się z wami 11 dnia vlogmasa. Usnęłam oglądając serial. Ja chyba trochę robię się już... Prawie. Taka młoda babcia. Prawie tak. Wypiłam herbatkę, zrobiło mi się ciepło. Serial bardzo ciekawy, ale się w pewnym momencie skończył. Te odcinki są bardzo krótkie, one są naprawdę króciusieńkie, lecą trach, 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 trach. No i padło mi się gdzieś w międzyczasie. Nawet nie wiem kiedy. Ostatni odcinek na pewno będę musiała obejrzeć jeszcze raz, bo absolutnie zgubiłam fabułę. Za chwilę jedziemy z panem tatą na giełdę kwiatową, a później... Zaraz pokażę, bo no widzę, że skończyłeś. A później jedziemy i zabieram was ze sobą na targi fantastyki, bo odbywają się w Warszawie. Już chyba drugie podejście do mąki ziemniaczanej. Nie, no jest, bo pamiętam, że wtedy marudziłaś, a ja kupiłam, tylko trzeba poszukać. Dobra, pokazuj. A to nie jest na wsi? Nie, tu. Tak? To zaraz idę się pić. A maszyna tam? Zrobiona, gotowa. Zrobiona, jaka będzie? Piękna jest. Zobaczymy. A kto to się wyłania? Kicia? Dobrze, a pokażesz, co przyniósł ci Mikołaj? Tak. Wcześniej, w tym roku. Będzie co robić. Nie będzie spacerków po lesie dzisiaj. Dzisiaj na pewno nie. W tym roku, w przyszłym roku. Bo Mikołaj przyniósł tyle. I to wszystko trzeba wydziergać. A tamte kupiliśmy gdzie? W Action. Zaraz o zdjęcie i na fejsa sobie napiszę. W tym roku nie ma działkowania. Nie, jest działkowanie, ale na leżaku. Jakoś w to też nie wierzę. W tym roku to babcie to... Muszę jakoś... Nie chodzą po lasach. Za dużo spiekła duchów w lesie czyha. Skończyliście książkę. Tak. Jak się podobała? No bardzo, bardzo, bo opowieść jest miejscowości z mojej działkowej stronie. Borci. Zapomniałam, ja ci tam już te miejscowości. Radom był na pewno. Radom był. Stasiek, jak ci jeszcze tyle? No dużo, ale dużo w koło miejsc, nie dokładnie z tego, ale Borcie. Mamo, a nie myślisz o tym, że te pradziadka wszystkie opowiastki zgadzają się z tym, co w książce czytasz i może faktycznie tam takie rzeczy się działy? No na przykład wilki na Borkach to były. I to tam na... A z piekła duchy wychodziły? A to ja tego nie wiem. No. Nie wiem. Dobra. A co to za księżniczka? Co to za królewno leży to oko? Zmienisz pościel na świąteczną? Tak. Bo przecież, jeśli to jest wykąpane, wymyte, wysiolowane. Nieszczęśliwa była tym razem podczas siorowania. Siurum burum. Oj, śpiący pies. Dobra, szykuję się. No niezbyt się pogoda zrobiła na wyjazd. Ale co zrobić? Nawet samochód dopiero przyjechał, mąż i już trzeba odśnieżyć. Bardzo duże mandaty nakładają w tej ślizę na jazdy nieodśnieżonym autem. Nie, tam ciebie nie ma w kadrze, spokojnie. Jesteśmy na targowisku kwiatowym na Bakalarskiej. Tak jak mówiłam, czas zrobić malutkie zakupy. A tutaj jest, moi drodzy, wejście i będziemy szukać tego, co nas interesuje. Wiązanka kupiona. Stówka zapłacona, ale jest przepiękna według mnie. Zimowa. Ładna, lecimy, bo zimno, a w domu pokażę, jakie kwiatki kupiłam do domu. Takiego gulasa mi mama wypuściła przez blok. Ja tu wchodzę do klatki, a tu Kira. Bez obroży, bez smyczy, bez kurtki. Gulas, dosłownie gulas. Dobrze, że nikt nie idzie, zaraz będziemy uciekać do domu, ale niech się siuśnie chociaż, skoro już tu jest. Ale radość jest. Chodź. Idziemy. Tak.
No, biegaj. Chodź, jeszcze chwilę połazimy. No. Hamulce nie działają. Chyba przyszło nam zrezygnować z targów fantastyki, bo wyjeżdżanie w taką pogodę na ulicę Warszawy to w tej chwili jest szukanie guza na głowie wiewe. W ogóle są nieodśnieżone, są nieposypane, dopiero teraz wyjeżdżają solarko, piaskarki. Więc ja odpuszczam, a ty? Ja też. No. Ja, my pójdziemy z kiepcią na saneczki. Na saneczki z pieskiem? Mhm. Tak. My to pójdziemy zaraz kwiaty układać. Widziałaś, jakie piękne kolory róż kupiłam? I po ile? Nie mam pojęcia. Po 25? Po złotówce. Ale róża, tak? Tak. A, bo ja myślałam, że po babcia. No ale to tam... To jest 20 róż razem. Razem? Tak. Aha. Zapłaciłam za wszystko 50 zł. Wiesz co, wypuścić ją możesz, tylko nie dawaj jej na razie kruka. Wszystko śmieci. Kupiłam dwa niewielkie łańcuchy światełek na choinkę. Idę na złodziejstwo. Szukam dwóch, czterech baterii paluszków i założymy światełka. Światełka już są. Zimne. Ładnie to wygląda. Jak się pani mamie podoba? Bardzo. Wiesz, za dużo nawet ozdób bym na nią nie dawała. No mi się podoba. No co ja poradzę? Na telefonie, gdy patrzę w podgląd, widzę chaos na tej choince. Ale to przez to, że punkty świetlne są rozmazane. Widzicie, one mają takie jakby... promienie idą góra-dół, a w rzeczywistości ona jest taka bardzo delikatna, fajna. Słyszycie to? Przy rurach, przy pionach idzie taki mikrogruz od sąsiada z góry. Powiem wam, że zwracałem już mu na to uwagę, żeby jednak zabezpieczył i dalej to samo. Teraz jest okej, no ja sobie to posprzątam, przeżyję. Za pierwszym razem jednak, gdy coś takiego miało miejsce, jak ja się przestraszyłam, jak ja się zastanawiałam, co się dzieje, czy mi się dom wali, sypie, czy o co w ogóle kaman. Mamo, jaki jest dzisiaj dzień? Co to za dzień? Niedziela. Też? A co to jest dzisiaj? 11 grudzień. 11 grudnia. To nie wiem, o co chodzi. Dzisiaj jest dzień rosołu. Tak, rzeczywiście. Od 2 lat niedziela w niedzielę rosół. Tak, i wszyscy jedzą. I to co? Jaki rosół? Nie z kurczaka. Musi być skóry. Tak. Taka podstawa, bo tam jeszcze można. Ale coś... mama robi tak dobry rosół, że... No nie można się mu oprzeć. Bardzo dobry makaron dzisiaj ugotowałaś. Który? Nie wiem. Okej. Okay. Bo jakiś nowy. Pyszny. Ostatnio co Kubie kupiłam ramen, co jechał na wieś, nie? Pamiętasz? Nie wiem. No dobrze, to wam opowiem historię. Mój mąż uważa, że ramen to jest takie danie, które powinno smakować nam Polakom, bo to taki rosołek na bardzo bogato. Tam jest bulion mięsny z fajnymi dodatkami, z mięsem, z jajkiem, z grzybami mun, no różne, to z, no, to chiński rosołek. Tak, chiński rosołek, ramen. Ale ostatnio wziął ten ramen, to już jest któraś jego próba z ramenem i za każdym razem mówi, no nie. Ostatnio wziął ramen, jak jechał na wieś, żeby miał do podgrzania na kolację. Jego. Rozmawiamy przez telefon i mówi, no nie, kurde, Bela. Ramen z ramen, wracam na rosół do teściowej. No to zaraz go budzimy. Nie śpi po nocce. Tak jak mama dobry rosół robi, tak mało kto dobry rosół robi. Zaprosiłabyś ludzi kiedyś na swój rosołek? Ludzi? No.
A to muszę na Marszałkowską taki długi stół rozłożyć. I dopiero tam będę spraszać. Proszę bardzo. Mrużowskie kwiatki już żegnają się ze mną przede wszystkim i z wami też. Piękny ten bukiet był. Zazdroszczam, że ktoś potrafi ładnie układać kwiaty i ma do tego zmysł. Zachciało mi się takiej paczki gipsówki i 20 przepięknych w kolorze róż. No i mam 3 wazony, w tym 2 małe, jeden większy. No, zbukietowanie ich. Pierwszy gotowy. Maleństwo, ale za to jakie piękne. Podoba mi się. Idziemy sprawdzić opinię pani mamy. Jak się podoba pani mamie? Bardzo ładnie. Idealnie jakby stąd było. Tylko trzeba trochę posprzątać. Oj tam, tylko byś sprzątała. No dobra, to jeszcze 2 wazoniki. I kolejne maleństwo gotowe. To pójdzie do kuchni. I został duży wazon. I ostatni, największy, również gotowy. Robienie tych bukietów zdecydowanie dało mi frajdę, radość i przyjemność, więc super przyjemne doświadczenie. Ciemno w pokoju mamy, no wiem. Zauważyłam, że wiele kwiatków na zdjęciu nie mają nawet na działce jak. Takiego uroku jak na żywo? Tak. Tutaj ten kolor róż robi roboty. Ja jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądało przy okazji tego, co zobaczę później podczas montażu i na ekranie monitora, bo w telefonie to wygląda ładnie, oczywiście, natomiast znowu wygląda na jeden wielki chaos, a w rzeczywistości w odbiorze jest to bardzo przyjemny bukiet. Teraz już lepiej. Nie będę się brała za to. Co chcesz ode mnie, bo nie wiem. Pij! Chcecie przedstawić tutaj w złym świetle. Alkoholowym. A tak naprawdę zrobiłam mamie drinka z wina. To nie jest czyste wino. Za 15, za 10, 12, niedziela. No poczekaj, no jeszcze, poczekaj jeszcze te 10 minut. Sama mówisz, że o 12 można. A tak poważnie popróbuj. No ja wolę pół wytrawne, chociaż to jest, nie jest tak mocno wytrawne. Może ten pomarańcz go dosłodził. Nie, tam jesteś jeszcze. A jaki to jest kolor wina? Jaki to jest kolor? Brzoskwiniowy. No właśnie. I o czym to świadczy? Że brzoskwinie wrzuciłeś? Nie, że jest sokiem. To jest sok. No też mówię, że nie jest. Dlatego taki... nie jest wytrawne. Sparzona pomarańcz. Zimną wodą z kranu, ale sparzona. Nie, gorącą wodą z czajnika, jak już. No dobra, widzisz? Smaczne? Bardzo. No to niech idzie na zdrowie. Jeszcze ten pomarańcz. Wiem, mi się wczoraj tak wina chciało, to mówię, chociaż tobie zrobię. No dobra, ale chciałam zobaczyć, ja nie po to przyszłam. Przyszłam tutaj się powygłupiać z tym winem, bo nie można życia brać śmiertelnie poważnie. Chciałam jednak pokazać to, co zaczęłaś robić. Jeszcze nie zaczęłaś pić, powąchałaś, a już rozrabiasz? Cóż to będzie, pani mamo? Oj, o, tak się ciężko robi, bo to... Poczekaj. To? Tak. Serwetka słonecznik. Taka większa będzie na stolik, tylko serwetka, nie obrusik. Słonecznik. Czyli to jest środek słonecznika. Tak, a jeszcze nie cały środek, będzie taki. No dobra. Czyli później będzie żółta. Później będzie... A będzie zielona? Zielone to będą listki później same. To będzie tylko tak.
piękny kolor żółty. To prawda? Wiem, znaczy, sama wybierałam. No. Taki słonecznikowy, właśnie słonecznikowy i ten brąz też bardzo pasuje. Dobrze córcia dobrała. Raz w życiu coś jej się udało? Co? Raz w życiu coś jej się udało? A bo to tylko raz? O, miło. Pani mamo, a co to za czupiradło? A takie właśnie czupiradło. Bardzo pasuje takie czupiradło do tej... Pani zima, obśnieżona. Pani... Dokładnie tak. Fajna. Pewnie, że fajna. Chcę się z wami podzielić czymś bardzo ważnym, mądrym, co przed chwilą powiedziała moja mama. Zasugerowałam, że wytnę oznaczenie czasowe, że jest jeszcze przed 12, a ty już z kieliszkiem wina i tak dalej. Mówię, zaraz powiedzą, że cię rozpijam. Sama nie piję, więc ciebie rozpijam. No i historia rozmowy jest taka, że mama stwierdziła, dziecko, choćbyś leżała przed wielkim ołtarzem i krzyżem, jeżeli ktoś jest flądrą, to flądrą zostanie, nie obrażając ryb. Jeżeli ktoś chce coś powiedzieć, jakbyś się nie starała żyć poprawnie, wzorowo, to i tak będzie gadał, zawsze znajdzie powód, zawsze znajdzie pretekst i nie będzie tego szukał w tobie, tylko wyjdą z niego najciemniejsze materie. Jak najbardziej zgadzam się z tym, dlatego stwierdziłam, pierdziele, nic nie usuwam, leci tak jak leci. Naszą mocną cechą jest to, że jesteśmy naturalne i staramy się być autentyczne w tym, co robimy. No dobra, więc... Ale ja serio nie rozpijam mamy. Po prostu chciałam jej dać trochę wina. Może faktycznie za wcześnie, ale jak nie śpię od godziny... O, leśniak pada. Jak nie śpię od godziny trzeciej, bo dzisiaj tak jakoś mi się wstało, to ten czas mi się dłuży i nawet nie wiedziałam, że to jest dopiero ta godzina, więc... A zresztą pani mama sama powiedziała, że o 12 po 60 można. Można, no to... A ja się niepotrzebnie tłumaczę. Ma rację, nie powinnam się tłumaczyć z takich rzeczy. Okej. Okay. Jestem bardzo ciekawa, czy pan tata przyniesie mi... Jestem bardzo ciekawa, czy pan tata przyniesie mi ozdoby choinkowe oraz moje wianuszki. Już tak za nimi tęsknię, tak chciałabym je wywiesić. Już tydzień go proszę, żeby poszedł po nie do piwnicy, a ja bym sama nie pójdę, to znaczy ja sama bym poszła, ale nie pójdę, dlatego że nie mam pojęcia, w którym miejscu one są. My mamy bardzo dużą piwnicę i są gdzieś skitrane. Okej, okay. Czas otworzyć kalendarz. Dzisiaj leci herbatka numer 11. Mięta. Nie, mięta się pije na szczególne okazje, na ogół, gdy brzuszko boli. Mięta jest dla mnie w tych samych kategoriach, co rumianek, czyli bardziej jako zioło niż do picia. I dzisiaj tutaj w kalendarzu będzie na pewno tea light, natomiast pytanie, jaką złotą myśl dostaniemy. Opsa. Słuchaj swojego serca. No, populizmy, ale przyjemne populizmy. A ty lajcik, tak jak wszystkie poprzednie. Zaraz mąż idzie mi do pracy, więc muszę przygotować mu kolację. I może zrobię sobie wieczór spa. Mamy problem. Dosyć duży. Moja firmowa wigilia wypada w tym samym czasie, kiedy Kuby wigilia firmowa. I tutaj jest pierwsza. Przy tym na tą Kubiną są wszyscy zaproszeni z żonami, partnerkami, osobami towarzyszącymi. A u mnie nie. Nie wiem, co zrobić. Serio. Bo Kuba zawsze, ale to zawsze mnie wspierał w pracy. Jak go poprosiłam i mówiłam, rzucałam hasło, że Kuba, gdzieś jedziemy, coś trzeba zrobić, to zawsze był tak, oczywiście, spoko, ogarnijmy, zrobimy, jest okej. I teraz co? Ja mam powiedzieć nie? Chyba nie mogę. Co byście zrobili na moim miejscu?
Nie wiem. Idę zrobić kolację Kubie. Jak zrobię kolację, to zrobię sobie wieczór spa, zrobię sobie peeling na twarz, nałożę sobie maseczkę algową, ponieważ kończy mi się już jej przydatność, więc czas wykorzystać ją do końca. Najgorzej. Najgorzej jest rozrobić te maseczki tak, żeby miały dobrą konsystencję i dały się transferować na twarz. To nie jest łatwe. Kto próbował, ten wie. Więc mogę tutaj to zrobić na wizji. Bardzo proszę się nie śmiać. Albo śmiejcie się. Niech będę fundatorem waszego dobrego samopoczucia. Czemuż to nie? Dobra. Na twarzy był już peeling enzymatyczny. W misce 15 gramów proszku od API i to, co według przepisu podaje producent, czyli 40 ml wody mineralnej niegazowanej. I energicznie ucieram, naprawdę bardzo energicznie. Dobra. I nakładamy. Uuu, zimne, fajne, chłodzące. Niesłychanie przyjemne doświadczenie. No to chyba zastygło i zdejmujemy. Zastygło? No zastygło. Albo nie zastygło. Zobaczymy. Tak, tu ewidentnie wlazłem we włosy. Łatwo nie jest, bo nałożyłam za cienką warstwę. Jakby była grubsza, to myślę, że no spokojniej by to wszystko mi schodziło z pysia. Tutaj mam za delikatną okolicę pod oczami. Nie mam zamiaru z niej nic zrywać. Wezmę jakiś tonik i po prostu zmyję to, co zostało. Linia włosów. To musi boleć. A tutaj bardzo wlazłam w linię włosów. Bardzo, bardzo. Ale dajemy radę jakoś wyskrobać. Tu, gdzie mam dostęp do cery, jakaż ona jest dobrze nawilżona, jakaś jest przyjemna w odbiorze pod ręką. No nie mogę się namiziać. Jest sztos. Czyli co? Kluczem do sukcesu było zastosowanie dokładnej proporcji z opakowania. Idę się zmyć. Zaraz wracam. Zmyta, serum na twarz nałożone. Buzia bardzo przyjemna. Fajnie. No, powtarzać, aż się skończy.
Odnośnie kończenia będziemy kończyć również dzisiejszego vloga. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli dotrwaliście do samego końca, zostawiamy serduszko w komentarzu standardowo. Dziękuję i do zobaczenia jutro. Cześć!